Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze World of Tanks, w której dzisiaj pościgamy się M20 Chaffee wersją Sport. Więc cóż, mogę tylko w kilku słowach powiedzieć, o co tu chodzi. Jest to event, w którym dostajemy do garażu kompletnie za darmo M24 Chaffee Sport, który zapyla 90 km na godzinę, waży 9 ton, ma silnik 1000 koni mechanicznych i właśnie w ten sposób oto dzisiaj go zdobyłem, wypełniając bardzo trudną misję, zabijając 100 tysięcy bausów i 16 czołgów. Więc cóż, bez zbędnego pitolenia jedziemy, no raczej nie do bitwy, bo to bitwą tego nie można nazwać, tylko bardziej to jest wyścig. Mamy 50% szans na wygraną, a z tymi mausami, jakby ktoś nie ogarnął, to ja sobie jaja robiłem, bo przecież to jest niemożliwe, żeby zabić tam ileś tysięcy mausów. No i cóż, tutaj się moje doświadczenie w Need for Speed Most Wanted przyda, więc ten 9, 8, 7, więc zaraz zaczniemy wyścig. Dobra. O, widzę, mamy Polaka w wyścigu. Zobaczcie, jak to przyspiesza. 40, 50, 60, 80, już mamy max speed. I teraz tak, po prostu trzeba uważać. I no tak, i koleś mnie niestety spycha, raczej ja go. No i cóż, i musimy się nawalać z tymi kolesiami. Trochę może mi przycinać, bo to jest moja druga bitwa na tej zmienionej wersji portu. Ale będzie dobrze. Pewnie jak widzicie, wybuchy są, ładnie czołg skacze. No i jest dobrej jakości, jakości HD. Więc jeszcze czym podniecać. No i cóż, mamy 6 minut 20 sekund, by ukończyć ten oto wyścig. Ja tu nie walę w tych kolesi, ale cóż, ja tu wolę się pościgać niż postrzelać. No chociaż jak widzicie, dało radę. Teraz wjeżdżamy sobie na ten most i może damy auto-aima. Czy się da w ogóle? Da się. Dobra, no to hop. O, koleś spadł. Dobrze. Teraz wypadałoby, żebym ja to po zewnętrznej wziął, ale daję radę także po wewnętrznej, więc cóż. Musimy po prostu dojechać na kapa, który jest w sektorze H9. No i cóż. Niestety nie zawsze możemy przebić tego kolesia. I hop, kolejny skok i to będzie chyba największy skok w ogóle na tej mapie. O, patrzcie jaki. Jupi! Więc cóż, jedziemy. O, już tyle zostali kolesie. No to co, jedziemy dalej. Tutaj jest dużo tych torów, dużo wyboi. O, pewnie jak widzicie, niezłe efekty specjalne, wybuchy. O, kolejny. I dostałem wzad za kosmiczny damage 57 i dobrze byłoby tu wejść bez drifta, no ale cóż, tak ten pojazd jest zrobiony, żeby z driftem wchodzić i no właśnie widzicie, że ta mapa jest tak fajnie zrobiona. Spróbuję wysadzić ten zbiornik. O, bum! Taka fajna eksplozja. No i cóż, gonią nas. No jak na razie jestem na pierwszej pozycji razem z moim kompanem z teamu i nie mam zamiaru tam skakać, bo po prostu niewygodnie będzie. Więc sru kolejny zbiornik. No i cóż, jedziemy. Więc tak się ten nowy evencik prezentuje, bardzo ciekawie swoją drogą. I tak, jak on się już skończy, to doświadczenie, które nabiliśmy na tej sportowej wersji Chaffee'ego, zostanie przerzucone na tego prawdziwego Chaffee'ego, na XP, tak jakbyśmy go normalnie wbili, którego potem będziemy mogli sobie wymienić na Golda. Ja nie wiem, czy ja tu wskoczę, cholera. Wskoczyłem, dał radę. Dobra, są w tyle. I o tyle fajnie, że tu są ci przeciwnicy zawsze podświetleni, więc szybciutko musimy wjechać na tego kapa i spójrzcie, jak tu szybko kap leci. No niestety trochę mnie to spowolniło i 20 sekund jedna osoba kapuje, więc ja sobie tutaj stanę, 8 sekund. Tylko nie możemy pozwolić się temu kolesiowi zdekapować. O właśnie, o, widzicie, że możemy przegrać. No i koniec. I wyścig wygrany. I już teraz, mimo że mnie strzelił, to wyścig jest wygrany. Więc tak się ten tryb prezentuje. I wiem, że na pewno jeden wyścig to jest za mało dla was, więc ugram jeszcze drugi i prawdopodobnie trzeci. Zależy, jak będzie mi szło. Więc teraz zobaczycie coś ultra bardzo fajnego. Tylko niestety garaż mi się trochę wczytuje. Trochę długo. No i tak, dostaliśmy medal. K
Kierowca wyścigowy 2014. Wygraj wyścig prowadząc Chaffee Sport. Więc cóż. Tak się ten tryb prezentuje, tak się prezentuje mój garaż. Jeśli ktoś jest ciekaw, skąd go ściągnąć, link do pobrania go dostaniecie w opisie, więc cóż. Lecimy do kolejnego wyścigu i ja się napiję, bo kurczę, coś mi w gardle zaschło. Ogólnie ja tu mam X swoje mapy, nie jak widzicie, no ale nie uaktywniłem go na drugie konto, bo praktycznie po co. Na pierwsze konto nie wiem, czy mówiłem, ale prawdopodobnie nie. Mam bana za walenie do swoich, no cóż, niestety tak bywa do grudnia. No i się tak po prostu urządziłem tak trochę po kretyjsku. Tak ta mapa wygląda z góry. W ogóle ten budynek na pierwszym planie, teraz ten, wygląda jak Prudential. Takie mam dziwne wrażenie, więc good luck, have fun, buźka z języczkiem i piesio w tle. Dobra, no to 3, 2, 1, jedziemy. 3 sekundy, 16 setnych przeładowania. Matko, jakiego to ma boosta. O, już dostałem w radio operatora. No i cóż, jedziemy. No, nie wszystko to wybucha, ale jakby to wszystko miało wybuchać, to spadek FPS-ów byłby kosmiczny, no i... Tak, oczywiście, koleś nie dość, że mnie zepchnął na bandę i mnie zatrzymał, to jeszcze sam się wyglebił, no. Po prostu super. Ale cóż, tak ten wyścig jest zrobiony. A w budynki można sobie spokojnie wjeżdżać, bo ten pojazd jest na tyle szybki, że można to spokojnie robić, ale te kanistry, czy... Nie, te kanistry nie są, to takie zbiorniki wielkie chyba na ropę. To mi się podoba, jak one wybuchają tak efektownie. Chciałem tam strzelić w tamten i wow! Fajnie mi się udało w to trafić i teraz zrobimy to samo temu kolesiowi, co on tam zrobił. A! Bądźmy hamami. Tylko żebym ja swoich nie postrzelił przypadkiem. Ale widzicie, jest nieźle i nie mogę go trafić. Coś. Bum. Dobra, kit z tym strzelaniem i tak. Jak widzicie, to strzelanie to mi nie wychodzi. Bardziej wychodzi mi ten wyścig. O, koleś się wyglebił, więc... No cóż, trasa nie jest długa, fajnie można sobie pojeździć. Fajnie porozwalać te zbiorniki, które wybuchają w taki bardzo efektowny sposób. I skoczymy, skoczymy. O, jak to wysoko do góry skacze. No i cóż. Ja, teraz będę cały odcinek to brał i nawalał, tylko... No, ktoś mnie zaczął strzelać, nie wiem czy... Nie, mój kompan z drużyny na pewno nie, tylko z tamtej. Poza tym do swoich też można strzelać. Aha, no i właśnie ten koleś mnie nawala. Także tak się to prezentuje z widoku snajperskiego. O, w taki sposób. Się zastanawiam, czy... I chyba nie przeskoczę. Ha! Przeskoczyłem. Dobra. Myślałem, czy nie zrobić z tego jakiegoś takiego filmiku półmetrażowego, w którym pokażę, jaki to nie jest fajny ten M24 Chaffee. A uników to nie ma sensu robić, bo jak koleś ma nas trafić, to trafi nas i tak. I już większość z całą pewnością tych większych youtuberów jak Faja, no Serturok nie wiem. Ale Fauder na pewno to nagra. Faja i jeszcze tam ktoś. A, Omen. O. No i dobra. I cały czas dingują mi się na pupie. Już mam 1/3 HP zdjęte i teraz pręciutko na kapa. Poza tym tamten koleś jakoś tak w tyle został. A my sobie możemy wjechać z powrotem w to jeziorko i ja będę tą trasą zawsze jechał. No tak, tylko te opory gruntu są jakieś takie dziwne. Teraz z tego kolesia postaramy się jakoś tak przyblokować. O matko, jeszcze swojego zdekapowałem chyba. Niechcący zupełnie. Teraz żeby mnie nie zdekapowali. No i sorry za te minimalne ściny. I 3, 2, 1. Wyścig wygrany. Good game, jak to się mówi. Congratulations. Poza tym, że mi radiooperator padł, to wyścig bardzo, bardzo fajny. Więc jeszcze jeden wyścig i to będzie no tyle w tym odcinku, bo ja nie chcę was zanudzać. Że poza tym będziecie mogli sobie pograć samemu w ten tryb. Po raz kolejny wygrałem jakiś medal, 1000 expa i 4900 kredytów na plus, a to niby za co? A, za to. A te pociski w ogóle, ja ich też trochę wystrzelałem, bo 17,
Czyli jeden pocisk za jeden kredyt, więc lecimy do ostatniego wyścigu. I tak a propos, jestem ciekaw, o co chodzi z tymi kredytami, bo kredyt to wiadomo co to jest, taka pożyczka w banku, ale kredyt tutaj w grze to jest jakiś, no coś za czym płacimy, tylko nie wiem, jeden kredyt to jeden dolar, czy tam jedna złotówka, czy euro, nie wiem jak to działa. W sumie ja się zastanawiam nad takimi zupełnie bezsensownymi rzeczami. Więc zrobimy tak, bo mogłem tak zrobić w poprzedniej bitwie. Damy języczek, bo po prostu kocham tą emotikonę. 300 pocisków. Wozimy w tym trafiku. 25 mm penetracji, 50 uszkodzeń. 50 penetracji, 50 uszkodzeń. No i cóż, ten wyścig będzie dostępny w grze od dzisiaj, od 29 września do 13 października, czyli przez 2 tygodnie. I czemu ja go nie trafiłem? A dobra, to znowu będzie ta sama sytuacja co tam, że będę przypadkowo swoich kompanów drużyny spychał, a nie mam zamiaru tego robić. No i ten drift nieszczęsny, on też tak trochę utrudnia, no ale cóż. To jest zabawa, tu nie chodzi by tu, o, przegrałem już, świat mi się wali, muszę coś tam zrobić, żeby być pierwszym. Ale te efekty, które dodane zostały w patchu 9.3, te nowe po prostu efekty wybuchów, to są po prostu genialne, one mi się bardzo podobają i teraz na mnie będą się fokusować ci kolesie, bo jestem pierwszy. No i jak widzicie, walą z apeków, bo no ja znam także przypadki ludzi, którzy walą tutaj z golda i to jest uzasadnione, bo chcą przebić i chcą wygrać ten wyścig i mnie zniosło tutaj na tą bandę niestety. I znowu jestem pierwszy. Tak to jest, jak się człowiek nauczył przez wiele lat jeździć w różnych NFS-ach, to potem żaden wyścig to nie jest dla niego problem. Ale to jest zabawa, a nie jakieś wywyższanie się nad kimś. O, ja tu jestem taki, śmaki, owaki, patrzcie jaki ja to dobry nie jestem. Więc sobie jeszcze rozwalimy ten zbiornik. Po prostu ciekawe co tam jest w ogóle w tym zbiorniku. Jakaś ropa, jakieś paliwo, ale fajny efekt to daje, tylko ten wybuch jest taki jakby troszkę przytłumiony i tutaj wejdziemy właśnie w ten sposób. Tak bardzo blisko ściany. Jak on tam wjechał? Chyba, że jest tam jakaś taka odpowiednia droga, która leci tu tuż obok. I ja, no, jak na razie chyba tylko, no tak, dwa strzały oberwałem, więc nic się jak na razie złego nie dzieje. Trochę przybliżę tą kamerę, byście mogli obejrzeć sobie tego Chaffiego. W ogóle Chaffie swoją drogą fajną maszyną był. Był, bo go znerfili w patchu 9.3, czyli no w ostatnim, który miał premierę chyba przedwczoraj, jeśli dobrze pamiętam. No i cóż, jedziemy sobie, no kurde, jaką przewagę w ogóle mam ogromniastą. I tutaj wejdziemy tak trochę driftem na stru, na samochody. Pudełeczka rozwalamy, kit, że ten, że potem kierowca tego samochodu będzie miał ból dupy. Przecież kto by chciał, żeby mu samochód został rozwalony? O, koleś mi się dinga od tyłka. Tak, i muszę wjechać tutaj, kurde, szybciutko na tego kapa. A moi koledzy co? Jadę sobie tutaj. O. Będę tak się kręcić po tym kapie, żeby mnie koleś przypadkiem tutaj wziął i nie strzelił. Żeby moi zdążyli dojechać. 15 sekund jedna osoba kapuje. I co, moi już wjechali, więc teraz kolesie musimy zdekapować. Lera. O, widzicie co się dzieje? Właśnie to jest też taka fajna rzecz, że jak wjedziemy na czołg, to jego HP spada w astronomicznie szybkim tempie i wygramy ten trzeci meczyk. O matko, jakie ściny. 4 sekundy do końca kapa i zresetowali niestety. Więc możemy tutaj się trochę pobawić. Aha. Naprawianie gąsienicy tu trwa o wiele szybciej. Kurde, tamten koleś ma najwięcej kapa. I dupa. Nie, udało się go zdekapować. Dobrze, to ja będę dekapować, bo ja w tym dobry jestem akurat. I wygrana i uratowałem bitwę. Juhu! Wiktoria! Więc good game. No i cóż. I tak się prezentuje ten tryb. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. No i cóż. Ty, Jax for watching. Nie będę czekać, aż mi się ten garaż czyta z powrotem. Na razie.